że jest takie miejsce w Białymstoku, gdzie rozpoczyna się pilotaż projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Twórcy. Pilotaż nowego projektu, który tak naprawdę zrodził się z potrzeby zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży, bo czas rodzicom zagospodarowuje Białostocka Akademia Rodziny. Miejsce na to, aby dzieci i młodzież mogły przelać swoje pomysły w konkretne rozwiązania, kreatywne rozwiązania. W gościnnych progach publicznego gimnazjum nr 4 pan prezydent dzisiaj otworzy laboratorium młodego mistrza i odkrywcy Eureka. A dla spostrzegawczych, tych, którzy przychodzili na to dzisiejsze spotkanie, tablica była widoczna, a dla jeszcze upoglądowienia mamy ją również przed sobą. Szanowni Państwo, o potrzebie kreatywnych ludzi i pomysłowych ludzi mówili nam zawsze pracodawcy. Pamiętam spotkanie, niech mi będzie wolno w tej chwili przypomnieć, u pana prezesa Zdzisława Karwowskiego z udziałem pana prezesa Bogusława Łąckiego, prezesa Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, żeśmy szukali rozwiązania, czym powinno być laboratorium, czym powinna być Eureka. I dzisiaj, szanowni Państwo, te pierwsze kroki, pierwsze działania można będzie podsumować. Czyli Eureka jako spójnik świata pracy z światem nauki, a w szczególności z edukacją. Jest mi bardzo miło, że jest wśród nas pan Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białegostoku. Witam bardzo. Witam bardzo serdecznie pana Dudzińskiego, Kazimierza, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Bardzo, że na zaproszenie przybył pan Włodzimierz Hausner, przedstawiciel prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Swoją obecność potwierdził pan Piotr Zbrodurzek, prezes Zarządu Rady Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej Białymstoku. Poproszę, potwierdził, ale pewnie jest w drodze. Cieszymy. Witamy bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli pracodawców, stowarzyszeń, dyrektorów, nauczycieli i młodzież. Szanowni Państwo, to dobry moment, aby przekazać głos panu Tadeuszowi Truskolaskowi, prezydentowi miasta Białegostoku. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, wszyscy zebrani, a szczególnie prezesi, pracodawcy, jest też z nami pani dyrektor Anna Dorzuta-Zalewska z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, która, można powiedzieć, swoją działalnością, postawą i tym, co ma robić, jakby jest łącznikiem. Łącznikiem właśnie, my tutaj mówimy o tak zwanej triple helix, po podwójnej helixie, czyli współpracy pomiędzy uczelniami, pracodawcami i samorządem, ale to już jest troszeczkę na wyższym poziomie, prawda? Kiedy młodzi ludzie, którzy skończą gimnazjum, to szybko im pójdzie, liceum i studia wyższe, czy inne szkoły zaczynają pracę. I wtedy jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i ta współpraca właśnie tego złotego trójkąta. Ale zanim do tego dojdzie, to trzeba przecież tą młodzież przygotować, prawda? I to jest ten pierwszy etap, kiedy jest współpraca pomiędzy uczniami, pracodawcami i samorządem. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest to taki pilotaż. Tutaj dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, oni je mają albo wydają. No to wydaliśmy 791 tysięcy na ten projekt po to, żeby właśnie był to pilotaż tego, co będzie później Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy, gdzie będzie umiejscowiony na Stadionie Miejskim. Odpowiednie procedury już się odbyły, umowy zostały podpisane i tam będzie realizowany projekt właśnie przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, a tutaj młodzież będzie się do tego przyzwyczajała. To jest trochę odwrotność jamnika, bo czemu jamnik ma taki długi ogon, żeby w ogóle mało, żeby się tak gwałtownie nie kończył. Tu
tutaj EuroCAR jest po to, żeby nasza inicjatywa Laboratorium Młodego Mistrza Jutkiusy tak nagle się nie zaczęła, prawda? Ona się zacznie stopniowo poprzez pilotaż. Zresztą my mamy przykłady, chociażby Muzeum Pamięci Zbiru, kiedy otworzyliśmy, na ulicy Sienkiewicza. Zresztą również i Park Naukowo-Technologiczny, jak powstało, to wcześniej na ulicy Sienkiewicza powstało takie miejsce spotkań też młodych biznesmenów. A tutaj oczywiście nie ma lepszego miejsca niż szkoła na to, żeby właśnie uczniowie przyzwyczajali się, żeby zaczynali zasmakowywać w tym, co ich później spotka w tym już dużym projekcie, bo to jest projekt około 18 milionów złotych, będzie składany, będzie realizowany, czyli powiedzmy 20 razy więcej niż to, co tutaj mamy. Ja wierzę, że będzie to miejsce otwarte dla uczniów wszystkich naszych białostockich szkół. Tutaj się chce zaangażować ponad 30 nauczycieli pasjonatów, którzy będą młodzież właśnie już pokazywać to, co jest możliwe, to, co jest dostępne, ale jednocześnie właśnie z takim pokazywaniem tego, co może jeszcze być, co może być w tym dużym obiekcie, który się, tak jak mówię, będzie mieścił na ulicy Słonecznej 1, na naszym, muszę powiedzieć, pięknym stadionie miejskim. Także cieszę się, że mogę tu być, że możemy dzisiaj zrobić ten pierwszy krok, że możemy zrobić ten pilotaż, ale też będziemy się wsłuchiwać w opinię uczniów, prawda? Co dla nich jest ważne, co dla nich jest interesujące, co jeszcze można w trakcie, prawda, przygotowania projektu tak dostosować, aby młodzież mogła z tego w pełni korzystać. Jest to duży krok na ścieżce edukacyjnej, jest to duży krok na ścieżce poznawczej, jest to duży krok na ścieżce doświadczalnej i z wprowadzeniem w to dorosłe życie, które każdego z tych uczniów czeka, i my chcemy do tego jak najlepiej przygotować. I gratuluję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt tutaj zacznie od dzisiaj funkcjonować. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, panie prezydencie, dziękujemy za wystąpienie. Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy EuroCAR to jest kuźnia myśli inżynierskiej, kuźnia myśli technicznej. Niech mi będzie wolno w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi Zdzisławowi Nietupskiemu z firmy Kotnic za ufundowany szyld EuroCAR przed budynkiem gimnazjum, a księdzu profesorowi Tadeuszowi Kasabuła, dyrektorowi Muzeum Archidiecezji Radomskiego, za pomoc w organizacji wystawy, pani dyrektor Bożenie Krasnodębskiej za pomoc w opracowaniu programu i szkoleniu nauczycieli pasjonatów na wyposażeniu, o którym mówił pan prezydent i które tu zostało przygotowane, bo to nie jest szkolenie z kredą przy tablicy, tylko na tym sprzęcie, które będzie wykorzystywała młodzież. Panu dyrektorowi Bolesławowi Korobczakowi za gościnne otwarcie drzwi i przyjęcie. Całe piętro trzecie publicznego gimnazjum to jest miejsce na EuroCAR. Onegdaj skonstatował to swojego czasu Archimedes, aby no mogli konstatować następni. I szanowni państwo, chyba to dobry moment, aby przed zapowiedzią programu, który nas dzisiaj czeka, czyli informacja pana doktora Jerzego Kołątaja o samym zamyśle, informacja o wystawie pana profesora, żebyśmy poznali zespół twórców EuroCAR, osób, które ten projekt pilotują. Mianowicie jest wśród nich pan profesor doktor habilitowany pan Kazimierz Cyliński, pan Kołątaj, pan Jerzy Czarnocki, nauczyciel fizyki. Pan Wojciech Panasewicz, nauczyciel fizyki. Pani Izabela Kondraciuk, nauczyciel chemii. Pan Tomasz Damulewicz, humanista. Bowiem Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy to są trzy studia. Studio przyrodnicze, technologiczne oraz studium informatyczno-językowe. Szanowni państwo, realizując dobrym tempie nasz dzisiejszy program, przekazuję dalsze prowadzenie panu
doktorowi Jerzemu Kołodziejowi z prośbą o przedstawienie krótkiej informacji, a otwarcie na koniec tego spotkania już poprosił pan doktor pana prezydenta. Otwarcie pana doktora. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Zanim ja zacznę, to jeszcze przed oficjalnym otwarciem przysłowiowym przecięciem wstęgi poproszę pana dyrektora Hausnera, przedstawiciela NOT w Warszawie, który tutaj chciałby przedstawić list od pani prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowych Technicznych. Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, my w NOT-cie przyjęliśmy z ogromną satysfakcją, radością zaproszenie pana prezydenta. To dla nas, tak samo jak dla was, ważna, bardzo ważna chwila, bowiem to powiada na realizację naszej idei od przedszkola do polityki. Pani prezes Markiewicz upoważniła mnie do przedstawienia i złożenia panu prezydentowi listu, który pozwólcie państwo, że przeczytam, aby nie zajmować więcej czasu. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na otwarcie laboratorium medalu mistrza i odkrywcy Eureka w Białymstoku. Niestety ze względu wcześniej na przyjęte zobowiązania nie będę mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu i w imieniu NOT-u będzie przedstawiciel. Twórcze podstawy, kreatywność to cechy, które chcielibyśmy zaszczepić młodzieży. Żeby tak się stało, trzeba wychowanie techniczne zaczynać od początku. Dlatego gratuluję państwu utworzenia Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy Eureka. Liczę, że działalność laboratorium zaowocuje rozwojem młodych twórców techniki, a następną rzeszą zdolnych inżynierów. Dzięki laboratorium uzdolniona młodzież będzie miała okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również zdobyć pierwsze szlify potrzebne w dalszej karierze zawodowej. Życzę państwu tego z całego serca. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że otwarcie laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy Eureka przyczyni się do przyciągania młodych i pełnych energii ludzi, aby mogli korzystać z wiedzy, umiejętności, doświadczonych osób. Panie prezydencie, proszę przyjąć ten list. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Chciałbym dodać, że Naczelna Organizacja Techniczna z taką uwagą śledzi rozwój tego, co państwo tu robicie, bo jeszcze nie tak dawno mieliśmy tutaj poligon doświadczalny dla zajęć technicznych gimnazjum i cztery szkoły białostockie uczestniczyły w tym i program nasz został przyjęty przez ministra edukacji, program zajęć technicznych gimnazjum, którym tutaj jeden z koordynatorów był dr Kołąta. Chciałem tylko uprzejmie gratulować również Jerzemu, powiedzieć państwu, że został niedawno oznaczony jednym z najwyższych oznaczeń NOT-u, jaki jest medal Kocharzewskiego, to jest za twórczość techniczną, publikacje techniczne i dorobek naukowy. Chciałem też to powiedzieć, dziękując jemu, bo łączy nas z NOT-em jego właśnie osoba w Białymstoku. My prowadzimy również jako NOT Olimpiadę Wiedzy Technicznej, to już jest 44. edycja, a taką najbardziej cenioną przez nas inicjatywą jest turniej Konkurs Młodego Innowatora, którego właśnie 10. edycja się w tym roku rozpoczęła, w którym również szkoły białostockie uczestniczą. Chciałem podziękować za zaproszenie, przekazać najserdeczniejsze gratulacje i z podziwem wyrażam się. Tak, jeżeli patrzę na to, co tu państwo tworzycie, to to jest to, co się tylko może marzyć wielu z nas. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, widzę te uśmiechnięte twarze, życzliwe. Cieszymy się wszyscy, że jesteśmy razem. I ten pierwszy taki punkt związany z otwarciem, oficjalnym otwarciem Eureki, poproszę pana prezydenta do przysłowienia do przecięcia wstępu. Bardzo proszę. Zrobimy to w nietypowy sposób, panie prezydencie. To jest na srebrnej tacy. Zamiast przecięcia wstępu będzie pan przecinał listę. Ja to rękawiczki są robocze. Jedna wystarczy. Jedna, no. Bardzo proszę. To może robocze. Są dwie, to dwie. Jak już na tacy srebrnej leżą, to jest krewka, to jest tak. Dziękuję.
laboratorium młodego mistrza w piłce Eureka, pilotaż uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. No i naprawdę było innowacyjne, innowacyjne. 10 lat na to czekałem. Proszę Państwa, szyld ten jest przed wejściem do szkoły, ale chciałem powiedzieć taką rzecz, bo jest, znajdujemy się w miejscu niezwykłym. Ta niezwykłość tego miejsca polega na tym, między innymi, że jesteśmy w zwykłej szkole. Nie jest to wynajęta sala opery, teatru, tylko szkoła. Z całym swoim bagażem doświadczeń, wad, jak to każda szkoła, olbrzymich też osiągnięć, turbacji różnego rodzaju, bo wszystkie szkoły są w podobnej sytuacji. Ale tutaj to miejsce jest szczególne. Przypadło nam w udziale tworzyć w grupie 6 osób, jako twórców tego, co fizycznie tu się znajduje, na ulicy Ciepłej 32. Nazywa się to Laboratorium Młodego Mistrza Jutrywcy. I to miejsce powinno być na stałe wkomponowane, bo zamierzenie było takie w pilotażu, że najpierw zaczynamy skromnie, w jednym miejscu, ale takich miejsc miało być więcej, rozsianych po Białymstoku. To, co powstanie potem, no to już historia, że tak powiem, dopisze odpowiednie karty. Natomiast i nazwa tego jest autorska, że tak powiem, bo twórcą samej nazwy Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy te parę słów to jest pani dyrektor Orzechowska. My dodaliśmy słowo Eureka i ten szyld, który tu powstał, on jest wbetonowany. Czołg tego nie ruszy, proszę Państwa. Także proszę nie zmieniać, apeluję do władz tego miejsca. To ma być, nie wiem na ile lat, to ma się rozwijać i pączkować wiele innych miejsc. Ta nazwa jest w jakimś sensie honorowo zarezerwowana. Pani dyrektor Orzechowska jest naszym, mogę to powiedzieć, nie tylko rzeczywistym, ale i honorowym członkiem naszego zespołu, bo ona jest inżynierem, w związku z tym łatwiej nam było rozmawiać. To tak tytułem wstępu. Proszę jeszcze raz przyjąć do wiadomości. Eureka, Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy, nikt nie ma prawa do tego tytułu. To jest tu, ulica Ciepła 32. Proszę Państwa, dalej. Ja bardzo szybkim takim tempie opowiem Państwu, bo nie wszyscy jeszcze mogli widzieć, co jest w środku, ale i po wyposażeniu powiem, kto jeszcze nie będzie miał czasu, to przynajmniej zobaczy. Proszę Państwa, pan Witruwiusz, rzymski architekt, budowniczy machin wojennych powiedział, ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza. My mamy uczyć dzieci na przyszłych mistrzów, a przyszli mistrzowie muszą być kształceni też przez mistrzów. To nie mogą być zwykli ludzie, to muszą być pasjonaci, tak jak pani dyrektor powiedziała, to muszą być ludzie, którzy tym żyją. Proszę Państwa, tak trochę może humorystycznie, jak wykrzyknął słowo Eureka, to znaczy znalazłem, odkryłem, no to chciał się ten pan pochwalić władzą. Też chcemy się pochwalić władzą. Ale władza to jest władza, ona ma swoje priorytety, więc musimy dobijać się, że tak powiem, o swoje. W związku z tym przedstawiliśmy ten projekt władzy, która bardzo skrzętnie wysłuchała, z dużą cierpliwością, z uznaniem. Także władza też uznała, że co to jest laboratorium tego mistrza i odwrócił. Także ta cała troska władzy, że tak powiem, musiała być moderowana w międzyczasie. Także jesteśmy na bardzo dobrym etapie. Cel powołania w zasadzie został powiedziany. Także to laboratorium to jest nową inicjatywą Urzędu Miejskiego. On ma swoją historię. Forma uczestnictwa jest dobrowolna. Nie mamy, nas nie obowiązują żadne podstawy programowe. To dotyczy nauczycieli, od których zaczynamy kształcenie, oraz młodzieży, dzieci i młodzieży, których potem powiem. Także co jest głównym przesłaniem, głównym zadaniem, to rozbudzanie zainteresowania uczniów. To ma być kształtowanie młodego mistrza, to ma być inspiracja. Co to ma stworzyć? To ma stworzyć możliwość dodatkowego zdobywania wiedzy, pozaformalnego jak gdyby. Te dzieci to muszą uczestniczyć
muszą coś robić, muszą coś zepsuć czasami. Bo jeżeli nie będą uczestniczyć regularnie, a tylko jakieś eventy, pikniki, to nic nie zyskają. Oni będą tylko biegać na pizzę, na hot dogi. Oni muszą tu siedzieć, muszą się uczyć, muszą się męczyć z czymś, muszą czasami coś zrobić. Proszę Państwa, ale tak jak powiedział Pan Prezes Hausner, wszystko zaczęło się od not. Trzeba oddać sprawiedliwość tego, co miało miejsce. Ja trochę rozwinę to, co Pan Hausner powiedział. Jaka jest misja not? Między innymi to jest rozwijanie umiejętności technicznych, kształtowanie postaw protechnicznych. Ma to mieć potem zastosowanie w rodzinie, w społeczeństwie. Zaczęliśmy od tego, NOT zaczął od tego. Powstał projekt Innowacyjna Technika, programy zajęć technicznych dla gimnazjum. I w tym projekcie wykreowano 5 nasyconych bardzo mocno technicznie, 5 programów, które to programy są wprowadzane już w szkołach w Polsce. W tym projekcie uczestniczyło ponad 500 uczniów z 20 gimnazjów w Polsce, z czego 4 w Białymstoku. I to był początek, proszę Państwa. Dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego ten projekt przebiegał bezproblemowo, bo była pomoc merytoryczna, bo nauczyciele byli odpowiednio wybrani, z czego część ludzi z nami pracuje w dalszej swojej części. Brała udział w tym projekcie oprócz Białegostoku, Warszawa, Łódź, Gliwice, Mierzana. To było, proszę Państwa, była duża wystawa zorganizowana przez Departament Edukacji i Technik Rolniczych, czy Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie między innymi między szkołami i białostockimi był prezentowany na wielu stanowiskach projekt NOTU. No to są migawki z tego, co się w międzyczasie działo. Olbrzymie zainteresowanie młodzieży na stoisku. Wręcz sami nie spodziewaliśmy tego, jak to, no takie pokazy, jak to na takich wystawach. Proszę Państwa, zakończenie projektu miało miejsce w 2014 roku. Wtedy była inna pani minister, ale pani dyrektor Orzechowska na to spotkanie była zaproszona, zabierała też głos. To są końcowe chwile tego. Gratulacje, pozdrowienia. I pani minister Kluzik-Rostkowska z uznaniem się odniosła do tego, co zrobił NOT. Nawet się do tego stopnia zachwyciła, że wykrzyknęła eureka. Ale tutaj widzimy też, jest wśród nas pan dyrektor Kronowicz. Jest tak przystojny chłopak, nie? Czy dobrze ustawiłem? Tak. Wiedział, gdzie stary, gdzie się jest. Proszę Państwa, struktura już, tak jak wiemy, jest tu. Ciepła 32. A jaka... jakie są studia? Bo myśmy to nazwali studiami, bo można mówić, że są wypracowane. Te odmiany nazwaliśmy studia. Mamy 2 studia przyrodnicze, 2 studia techniczne, każdy z nich się różni tematycznie, aczkolwiek związany z tym branżą. Studia humanistyczne plus laboratorium obrazu, które Państwo wszystkie te studia widzicie. Każde studio realizuje zajęcia według przyjętych ścieżek edukacyjnych w różnych obszarach nauki i techniki. Humanistyki też. Tutaj wchodziliście Państwo. To jest wejście. Pierwsze gimnazjum numer 4. Pierwsza próba, próbny szyk, który teraz wisi tam w kracie, jakbyście wchodzili. Laboratorium Polego Mistrza. Tak to w stronie ulicy może niepozornie wzmogą, uliczka jest wąska, ale widać. Ale nikt tego nie ma prawa ruszać. Nikt. Proszę Państwa, skąd ta symbolika? Widzicie Państwo mikroskop, wiadomo, z laboratorium to się kojarzy. Skrzydła husarskie. To jest symbol naszej dawnej techniki wojskowej, niezłomności. Wielkiego postępu. W XVI wieku był niesamowity postęp, jak na tamte czasy, rozwoju techniki wojskowej. No wiadomo, że ten symbol ma mowę patriotyczną. Także zachowaliśmy to. Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Proszę o wszystkich, żeby zapamiętali, z czym to się będzie kojarzyć. Każdemu przechodniowi, który będzie przychodził do ciepło. A być może kolej. Bo te dalsze projekty, one będą się toczyły według określonego scenariusza. Natomiast dobrze by było naszym zdaniem, nie tylko naszym, żeby takie miejsca jak tu powstały w kilku miejscach w Białymstoku. Żeby
żeby to było region, no, dzielnicami zrobione. W każdym razie to jest tańsza rzecz. W każdym razie młodzież bardziej do tego będzie mgnęła, gdyby miała przychodzić tylko w jedno miejsce, które jest zatłoczone. Zespół twórców przedstawię Państwu. To jest pani dyrektor wymieniła. Jerzy Czarnocki, profesor Kazimierz Cywiński, Tomasz Damulewicz, Jerzy Kołątaj, Izabela Gondraciuk, Wojciech Pasewicz. To myśmy stworzyli ten projekt, w sensie spisany, bo jest tego ślad zachowany. Dołączyli potem do nas na etapie realizacyjnym pan Jerzy Dzienis i pan Marek Tomaszów. To są naprawdę mistrzowie swojej dziedziny. Tylko wspomnę, że pan Jerzy Dzienis jest aktualnym mistrzem świata i Europy, to poważnie mówię, o tym w dziedzinie modelarstwa wyczynowego. I to on uczy nauczycieli uczniów. Ma zresztą bardzo bogate doświadczenie. Jaka jest struktura szybciutko? Tak na obrazkach. Studia przyrodnicze numer 1 i 2, studio techniczne, studio humanistyczne, laboratorium obrazu, no i studio techniczne numer 1 i 2. Są oczywiście odpowiednie ścieżki edukacyjne, które tutaj nie będę rozwijał, bo w zaproszeniach Państwo mieliście te obrazki, w związku z tym, kto chciał, to przeczytał, w związku z tym. Idea polega na tym, żeby one się przenikały ze studia. Żeby te dzieci nie były tylko w jednym studiu technicznym, tylko popracuje tu, przechodzi do innego studia, według kolejności, no, już uznanej, według możliwości intelektualnych i wiekowych. Koncepcja programowa związana jest z kształceniem prozawodowym. Białystok nie ma przemysłu za dużo, okolica też nie ma przemysłu. My mamy kreować od podstaw, od małego, te postawy po to, żeby te dzieci trochę tego dotknęły, a nie tylko w komórce palcem przewracały strony. Tego chcemy uniknąć. Nie będziemy tego potępiać oczywiście. Wszystko musi być w odpowiednich proporcjach. Proszę Państwa, czym się zajmuje studio techniczne? Są to dwa studia techniczne. Jedno dotyczy robotyki i elektroniki, drugie studio techniczne to konstrukcji i modelarstwa. W dwóch oddzielnych salach są odpowiednio przystosowane. Cała infrastruktura i energetyczna, i informatyczna jest przystosowana do tego. Powstała od nowa w zasadzie. To są wyremontowane pomieszczenia. W przyszłym roku myślimy, że jeszcze jeden korytarz wyremontujemy, bo jakie jest przeznaczenie przyszłości tego korytarza, jeżeli on już jest, bo jest. Tu mają, jeżeli będą przychodzić mniejsze dzieci, to rodzice tu będą mieli zaplecze socjalne, bo przyprowadzi dziecko, będzie chciało prowadzić. Na tym ekranie będą wyświetlane obrazy to, co się dzieje w innych studiach. A zamierzamy jeszcze oprócz tego studia obrazu organizować studio. To na dalszym etapie. Liczę, że miasto pomoże. Nie chcę mówić, jak to było. Pomożecie? Studia przyrodnicze. Unikamy nas przedmiotów, proszę Państwa, ale przyroda, no to jest okularnie, to nam się pojawi z fizyką, a już pracuję tutaj. Fizyka, chemia, ale my to nie nazywamy, bo czasami dzieci nie lubią chodzić na fizykę i na chemię. No nie lubią, no tak może być. W związku z tym, no łagodzimy tą sprawę, to się nazywa studia przyrodnicze. Studia humanistyczne ma specyficzną rolę. Ono ma być takim łącznikiem, no bo sama technika bez humanistyki nie może istnieć. Wszystko to, co się działo na przestrzeni wieków, to było przeniknięte przecież humanistyką. Wielcy technicy byli humanistami często i na odwrót, może to nie w takich samych proporcjach. Ale studio to humanistyczne ma promieniować na wszystkie pozostałe studia i być tym łącznikiem pomiędzy światem zewnętrznym a nami, bo my będziemy zaangażowani w to, co robimy. Natomiast ktoś to musi dobrze opisywać, musi to interpretować, musi popularyzować, także tu będą różne lokalne wystawy związane z pracami, które będą uczniowie wykonywali w ramach swoich projektów. Kto jest uczestnikami zajęć? Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież w tych przedziałach wiekowych. To jest umowne oczywiście. My nie dzielimy na gimnazja, gimnazja znikną, ale przedziały wiekowe pozostaną, więc w ten sposób. Także metoda zajęć polega na
w dydaktyce eksperymentalnej. Właściwie eksperyment jest podstawą działania. Podstawą działania. Młodzież ma wykonywać projekty, ale nie takie, że on tylko coś narysuje i opowie nauczycielowi. On ma to wykonać od początku do końca. Ma się wybrudzić, ma się zniechęcić, to ma być czasami pot. Ale inaczej nie przygotujemy tych mistrzów. Samo bieganie po wystawach czy po centrach no, typu Kopernik nie zmienią ich osobowości. To oni będą tylko na pizzy i na lody chodzić. Oni mają siedzieć i pracować. Takie jest nasze założenie. Bardzo mocno parę razy je podkreślę. Chciałbym, żeby do wszystkich to dotarło, bo my nie zawsze jesteśmy rozumiani w swojej idei. To czasami odczuwamy nawet. Ale są ludzie przecież wyedukowani, którzy, że tak powiem, no, nie tylko przytakują nam rację, ale kto prowadzi zajęcia, to już było powiedziane. Jesteśmy zawodowcami. Mamy w swoich szeregach młodych ludzi, mamy też starszych, ale z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Pan profesor jest autorem 40 ponad patentów. Proszę Państwa, pokażcie mi takiego na policzenie CV, który ma 40 patentów ponad. O sobie już nie będę opowiadał, ale też mam doświadczenie zagraniczne. Jestem byłym pracownikiem NASA. Co zostało zrealizowane w laboratorium mojego mistrza Lechowicy? Oczywiście wszystkie te etapy od projektu, przygotowania, no to jest cała kuchnia, której nie będę zamówił. To, co Państwo widzicie, to jest taki efekt, nie mówię, że końcowy, bo jest to pilotaż. To nie jest, jest pilotaż. Pilotaż to jest na kuchnia, żeby tak powiem, wybrany. Co zostało zrealizowane dalej, to Państwo zobaczycie w salach. Teraz prowadzimy kurs, jest w końcowej fazie, jeszcze dwa spotkania dla nauczycieli. Jaki jest cel? Ten kurs ma zaktywizować kadry, nauczyć kadrę nauczycielską. Przychodzą do nas ludzie z bardzo różnych branż i oni muszą przejść wszystkie studia humanistyczne, przyrodnicze, także przyrodnik przyjdzie popatrzeć, co robi humanista, co robi technik i na odwrót. Tak ułożony jest ten scenariusz, że przechodzą od studia do studia w ramach kilkudziesięciu godzin. A mamy 45 nauczycieli, którzy zostali zrekrutowani. 45 nauczycieli teraz jest na kursie. Przedmiot kursu no są to warsztaty doświadczalne. Nie będę dalej rozwijał. Realizacja kursu to jest 80% czasu trwania kursu, to są zajęcia warsztatowe, praktyczne. Teoria jest na tyle, ile ma w trakcie praktyki. Stosujemy zasadę od praktyki do teorii, a nie na odwrót. Można dyskutować, czy to jest właściwa kolejność, ale to, że dziecku się będzie mówiło o prawie Ohma, czy tam jakimś Maxwella, czy innym, to nic im nie mówi. Oni najpierw muszą wiedzieć, co się dzieje. Oni sobie potem, po czasie przypomną, jak to było i sobie uporządkują tę wiedzę. Proszę Państwa, fragmenty już naszych zajęć w tych studiach. Tu Panie widzicie, ale zobaczycie, co one zrobiły w międzyczasie. Mamy te eksponaty, jak będziecie Państwo wiedzieć, to studiują. Jest bogaty park maszynowy, mamy różny sprzęt, o którym za chwilę. To są właśnie studia w pracowni konstrukcyjnej, modelarskiej. To są zawody, tu były robione zawody w sali gimnastycznej. Pani musiała przetrenować swoje efekty pod okiem mistrzów. Także zaczynamy oczywiście skromnie, bo nie można dawać coś skomplikowanego, co zniechęca, ale muszą od początku do końca zrobić. Nie dostać gotowy zestaw elementów, tylko zrobić te elementy. Na tym to sztuka polega. W pracowni, w studio fizycznym, tam jest inny trochę świat. Ale fizyka, najpierw była fizyka, potem technika. My rozdzielamy naukę od techniki, proszę Państwa, wyraźnie. Czym jest nauka? Człowiek ze mną z Państwa każdy miałby swoją definicję. Nauka zajmuje się opisywaniem świata. Tak jest. A technika zajmuje się wytwarzaniem tego, czego nie ma. I tyle. Też migawki, które ze studia z elektronicznego. Jak widzicie Państwo, dominują panie tutaj. Ku naszemu zdziwieniu, różnie przyznam się, byliśmy na to patrzyli, nie mamy żadnych szowinistycznych skłonności, ale powiem uczciwie, są lepsze.
Zająłem się panią. Ale to szczerze powiedziałem. Każdy siedzi przy jednym stanowisku. Na sali jest maksimum przewidziane 6 do 8 osób. Przeważnie 6 będzie. Tyle jest stanowisko. To nie może być tłum, bo w tłumie nikt niczego się nie nauczy. Teraz wiadomo, w klasie między 30 i 40 to ludzi. Prowadzenie zajęć to jest udawanie, to jest kamuflaż. Kamuflaż. Mówię to ładnie, władz oświatowych, bo my nawet często więcej nie wiemy od was, prawdę mówiąc, jak to wygląda. Bo my siedzimy tutaj, widzimy. Proszę się nie obrażać. Popatrzcie na to i szanujcie tych, którzy chcą coś zmienić. Nie odtrącajcie ich. Na razie nie odtrącacie, nie wiem co. Przykładowe wyposażenie dydaktyczne. Proszę państwa, tego dużo jest. Ja tylko losowo pokazuję takie może ciekawostki, ale to nie wszystko. Mamy kamerę do szybkich zdjęć. Studio przyrodnicze może fotografować zjawiska dynamiczne, a potem to powoli odtwarzać. No, widzimy to w telewizji, ale jaka szkoła na temat sprzedaży? Mieć nie będzie. Przynajmniej na parę lat do przodu. Nie będzie, proszę państwa. Bo czasami lepiej pieniądze wydać może na coś innego, zamiast w to inwestować. Przykłady tego, co się robi w tym laboratorium. Zdjęcia dynamiczne. No, różne interfejsy elektroniczne. To jest fizyka ubogacona techniką. Bo fizyka, to studio ma pracować na rzecz techniki, a technika na rzecz fizyki. Także się wzajemnie uzupełniamy. Mamy kamerę telewizyjną. Do czego służy? W technice to jest znane, to nie jest już nowość, ale to jest sprzęt drogi. Wyszukiwanie wycieków, sprawdzanie dachów, sprawdzanie połączeń elektronicznych, wyszukiwanie pożeraczy energii. Dzieciak, młody człowiek musi widzieć, skąd to się bierze. Ona musi dotknąć tego sprzętu, zobaczyć, a nie w książce. Bo w książce tego też nie zobaczy, bo oczy mu nie zupełnie piszą. Mamy teleskop astronomiczny, on tutaj jest chyba wystawiony. To jest bardzo nowoczesny teleskop. Mamy zdjęcia kraterów z Księżyca, nawet zrobione, jak pogoda była. To wymaga dobrej pogody. Ale ma bazę 40 tysięcy obiektów astronomicznych w pamięci. Czyli można nakierowywać na te obiekty i je obserwować. Sprzęt fotograficzny w studio, w laboratorium obrazu. Sprzęt profesjonalny, absolutnie profesjonalny. Oświetlenie. Tego nawet policja nie ma, tego dowiedzieliśmy się w swoich laboratoriach. Oczywiście to tak żartobliwie, bo nie mają dużo więcej dobrych rzeczy, ale zainteresowali się naszym oświetleniem. Nie, ktoś jest z policji? Dzisiaj był zaproszony, pan inspektor był zaproszony. No oczywiście takie rzeczy, które no, rzadko się spotyka, mamy rejestratory dźwięku, mamy profesjonalny skaner, drukarki. Profesjonalne oprogramowanie, bo z tym obrazami coś trzeba zrobić. Żeby obrobić obraz, to trzeba nad tym popracować. Nie tylko pstryknąć zdjęcie tymi kamerkami małymi, ale trzeba coś z tym zrobić. Tego się trzeba nauczyć. To musi ktoś pokazać, kto powinien robić. Także mamy profesjonalne oprogramowanie. Proszę państwa, studio techniczne, no tak jak wspomniałem, takie ścieżki edukacyjne jak elektronika, przepływ informacji, to jest właśnie jakby wzięte z tego projektu nordowskiego, tylko bardziej rozwinięte może techniczne. Bloker XY to musi sama młodzież zmontować. Państwo zobaczycie, jeszcze nie wszystko sami przetestowaliśmy, ale to ten sprzęt możecie zobaczyć złożony. Głowica laserowa do takiej grawerki, że tak powiem, można wypalać na deskach laserem. Takie szybkie migawki. No, tak efekty mogą wyglądać, proszę państwa. Taki ploter, który rysuje nie tylko na płaszczyźnie poziomej, ale również na tablicy, w pionie. Też tego to mało kto widział. To na razie tylko takie szybkie migawki, przyspieszone. Kto to wie, co to zasypa? No, za serce się trzeba łapać. To jest chyba... Wiesz? Panie prezydencie, pana pierwszego przytestuję. Nie zawsze dzisiaj. Nie, żartuję oczywiście. Każdy może EKG. Oczywiście ta kartelka musi być przystosowana do zwierząt. Jak to się robi, że specjalnie taki sprzęt trzeba to zmontować i na tablicy piornie rysuje się. A nawet na
obiektach, że tak przestrzeni, malowanie obiektu. To są efekty. Proszę Państwa, jest dużo mechanizmów. Mechanika to jest fizyka, ale to też technika. To trzeba wykonać. O, to jest drukarka 3D. Marzymy o dużej drukarce. Czy Państwo pamiętacie, skąd się bierze liczba pi? Teraz po 100. Dzieci trzeba nauczyć wykonywać modele proste. Z tym stołu, z tych, które nie odradzą. Nie muszą przejść, ale muszą zrobić coś takiego. Muszą być to elementy dostępne nawet w domu, bo oni przecież nie zabiorą tych rzeczy, ale jak im się pokaże, to oni wtedy rodzeje swoje rodziców pokażą. Krzyż maltański. Technika domowa. Każdy ma te zamki, a jak to działa, to trzeba dziecku wytłumaczyć, na co polegasz. A najlepiej to zamki reparują panie. Jak się, jak mnie coś zepsuje, ja bez żony nie dam rady. Odnawialne źródła energii. Robotyka. Również w wykonaniu Lego, jak i w wykonaniu innym. Trzeba to śrubokrętem wszystko skręcić. Trzeba posłużyć się narzędziami dostępnymi z zestawu elementów metalowych. To nie tylko plastikowe, ale metalowe. I takie rzeczy można montować. A na to potrzebny jest czas. Zajęcia, gdyby były w tygodniu dwa razy taki młody człowiek przyjdzie, po półtorej godziny, tak mniej więcej planuje. Ramię robota z pneumatycznym chwytakiem. Robotyka. Proszę Państwa, elektronika nawet z zakresu zdobnictwa i takiej biżuterii elektronicznej. Animatronika. To są te dziedziny, które nie wszystko od razu możemy, bo ciągle jesteśmy w pilotażu, ale mamy sprzęt przygotowany. No, zobaczycie takie Państwo też rzeczy na tym. O budowie instrumentów chcemy mówić. To jest piękna dziedzina, ale jak mamy operę czy w ogóle harmonię, to trzeba pokazać dzieciom, skąd się ten dźwięk bierze. Nie mówię tu konkretnie tych sygnałów. Dźwięki rozpoznajemy, skrzypce od fortepianu rozróżniamy. A dlaczego tak jest? No to one o tym się od nas dowiedzą. Wyposażenie warsztatowe, krótkie migawki, wyżynarki precyzyjne, piły taśmowe, frezarki, frezarkostrugarki, szlifierki taśmowe, przecinarki, pilarka tarczowa, pokarka precyzyjna, górno wrzecionowa, ta też będzie sterowana numerycznie, też stanowisko takie wyrafinowane. To też taki pierwszy drobny model, ale ja stopniem. Mamy frezarkę bramową CNC, sterowaną numerycznie. Takie rzeczy można wykonywać na tym sprzęcie. Pierwsze próby już mamy. To jest za pomocą frezarki. Elementy płaskie są wycinane. Takie zdobnictwo, ale to jest, żeby to zaprojektować, bo to musi być artysta najpierw. Potem ktoś musi to zamienić na rysunek techniczny. To jest pewna kolejność, której nigdzie nie uczą. Ja nie mówię o szkołach zawodowych, proszę Państwa, to jest wszystko dla dzieci przed wyborem szkoły, w ogóle jest to po skończeniu dzisiejszego gimnazjum czy liceum. To nie jest dla szkół zawodowych, to może to nie było, nie wybrzmiało. My mamy przygotowywać dzieci do podejmowania przyszłych decyzji, jeśli chodzi o wybór zawodu. Właśnie na tym etapie, tym młodszym. Bo potem już szkoły zawodowe to mają może lepszy nawet sprzęt, niż tutaj jest. Także my z nimi nie konkurujemy, przygotowujemy dla nich. Oni tylko będą się cieszyć, jeżeli z tych będą chętnie po tym studiu szli do szkół. Proszę Państwa, rzeźby kinetyczne. Rzeźby kinetyczne. Ja też za pomocą takich rzeczy. No to są to no studia humanistyczne, proszę Państwa, to ja już w zasadzie powiedziałem, ale jakie tu są działki, to Państwo też widzicie, takie nietypowe. Światło, obraz, dźwięk, energia. Energia u humanistów, ale nie tylko ta fizyczna, ale ta psychiczna też. Człowiek, medium, człowiek, kosmos i inne dziedziny. Studio, laboratorium obrazu, częściowo Państwo widzieli, mamy zakładać cykloramę tak zwaną. Ci, co się zajmują fotografią, to może wiedzą. Proszę Państwa, u nas ładne są murale. Są dziewczynko z konetną, cały świat się zachwyca. Ale mural można ożywić. Ktoś zrobił, to jest, poznajecie, co to jest? Serce. Serce, ale można je ożywić.
nie na ścianie oczywiście, to laboratorium obrazu ma to robić, czyli animacja. Na to Państwo czekacie na pewno, tu Katerinu nie ma. Jest wirtualny. Muszki też były fotografowane. Tak? Proszę Państwa, lewituje, ale nie powiem, jak to będziemy robić. Tak, wiele innych niezwykle innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Proszę Państwa, zapraszamy do zwiedzenia tego laboratorium, tych laboratoriów. Takie naklejki, zobaczycie Państwo, tabliczki, tak jak tutaj jest zrobione na drzwiach. Studio przyrodnicze pierwsze, studio przyrodnicze drugie, studio humanistyczne. No w sali konferencyjnej to nie, bo mamy taką salę, bo będziemy musieli robić spotkania na zewnątrz. Studio techniczne. Dziękuję Państwu za uwagę i to by życzyło na tyle. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, nie wiem, bo najciekawsze to może będzie chodzenie niż może opowiadanie. Tak mi się wydaje, przepraszam, ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to niech mu będzie oczywiście. Także to by było na tyle jeszcze raz i zapraszam do zwiedzania. Laboratorium. Tutaj kolega nie wiem, może być przygotowane karteczki, kto wysoko. Panie prezydencie, to jeżeli można, tak. Ja poproszę kolegów tylko i Państwo pozwolą, że na oprowadzenie. Ja jeszcze przepraszam, proszę Państwa, jeszcze panu profesorze. Zgodnie z planem mam parę słów powiedzieć o wystawie, której tytuł mam z lewej, dawna technika pomiarowa. Dlaczego taką wystawę urządziliśmy w wnętrzach? Jakby na marginesie naszej Eureki. To jest ustawa czasowa ze zbiorem różnych przyjaciół z kraju, kolekcjonera i wystawa, która obrazuje dziesiątki lat doświadczeń inżynierów, Polaków, Europejczyków, inżynierów amerykańskich, którzy tworzą podwaliny pod dzisiejszy przemysł światowy. I tu Państwo na pewno zwrócą uwagę na kilka jakby sekwencji, jest kilka takich tematów zasadniczych na tej wystawie. Między innymi dotyczą przede wszystkim techniki pomiaru, mechaniki, że się tak wyrażę, przemyśle maszynowym i metalowym po prawej stronie. Potem technika pomiaru ciężaru, temperatury, wilgotności, urządzenia do pomiaru geodezyjnych, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, promieniowania jądrowego, promieniowania mierzenia strumienia jonów. Są również urządzenia używane w technice zbrojeniowej. I kończąc tę krótką wypowiedź, powiem tak. Badanie charakter rozwoju przemysłu w XVIII-XIX wieku i później było widać, że potrzeby rodziły metody pomiaru. Im bardziej przemysł był skomplikowany, wyroby były jakby szlachetniejsze, tym technika pomiarowa była bardziej skomplikowana i kosztowna. I wypowiem taką tezę na podstawie swoich doświadczeń, dziesiątek lat doświadczeń, bo Państwo może nie mogą mi wierzyć, ale jestem na tych terenach jednym z bardziej doświadczonych konstruktorów. Całe życie od lat 60. coś tam konstruowałem. Budowałem obiekty fabryczne w kraju, w Polsce. Nawet Państwu powiem, że zbroiłem armię syryjską, Aleppo, kiedyś pracowałem na armii syryjskiej. Ale nie tylko, również w Europie, tu i tam cokolwiek się robi. Więc doświadczenia mam ogromne, jeśli chodzi o konstrukcję, ale i technologię. Powiem tak, technika pomiarowa w jakimś stopniu odzwierciedla również problemy Pan od fizyki.
Tak, był czas, na to się wiedział, może Polska była potęgą w dziedzinie budowy przyzadzonej. Myśmy mieli parę, dzisiaj mówiąc, parę koncernów, budowując aparaturę pomiarową, elektroniczną, dla geodezji, dla marynarki wojennej, dla okrętownictwa, do pomiaru gazu, wody i tak dalej. Byliśmy potęgą przemysłową. Na owe czasy nie byliśmy dużo gorsi od potęg przemysłowych, takich jak Brytyjczycy, jeśli chodzi o pomiary, Francuzi czy Japończycy. Niestety przyszły lata niedobre, lata 90., kiedy nasi władcy, amatorzy, dopuścili do tego, że przemysł został metrologicznie zniszczony. Zostały dzisiaj strzępy. I musimy od nowa kształcić młodzież, kształcić dzieci, wbijać im do mózgów potrzebę konkurowania, walczenia o swoje w przemyśle światowym. Trzeba dzieci uczyć od początku, bo straciliśmy majstrów, straciliśmy dyrektorów, straciliśmy w miarę nowoczesny sprzęt. Odebrano nam wielki przemysł. I dzisiaj musimy znów się borykać z wieloma problemami, które nam były znane w latach 60. 70. Polska w latach 60. 70. była jedną z większych osób. Dodam uwagę, że w tamtych latach Chiny korzystały z dorobku technologicznego Polski, zaczynając od samochodów, a kończąc na elektrowniach i zaporach. Dzisiaj Chiny nas pokonują w różnych dziedzinach. My musimy się jakby podnosić z popiołów i znów walczyć, walczyć o to. Dalej powiem tak, że przemysł, który produkuje przyrządy pomiarowe, a dzisiaj systemy pomiarowe, świadczy o poziomie gospodarczym danego narodu czy kraju. Kraj, który nie ma nowoczesnej techniki pomiarowej w dziedzinach takich jak automatyka, robotyka, medycyna i tak dalej, kraj się nie liczy w towarzystwie. Państwo może nie wiecie, że w Białymstoku mieliśmy firmy, które produkowały bardzo nowoczesny sprzęt medyczny, również pomiarowy. Mieliśmy jedną z największych w Europie fabryk produkcji elementów półprzewodnikowych, Mońka. Po tych zakładach nie ma śladu. Musimy, jak powiedziałem, zaczynać prawie długo. Dlaczego tę wystawę urządziliśmy z juniorem, z Emilem Cini? On jest głównym realizatorem tej wystawy. Ano dlatego, że twórca, odkrywca, jeżeli nie zna dzisiejszych czasów metod pomiarowych, fizyki pomiaru, chemii pomiaru, niczego wielkiego nie stworzy. Krótko mówiąc, odkrywca musi być znawcą technologii, inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, ale ma być również humanistą, a jak jest na przykład poetą, to też nie zaszkodzi. Musi być człowiek wszechstronny. I pokazujemy tutaj to bogactwo aparatury, kształtów, materiałów, technologii wykonawczych, wręcz estetykę wyrobów takich typu pomiarowe. Estetykę, kiedyś bardzo dbano o kształt, kolor, nie tylko o funkcję, kształt, kolor i jakby ogólnie geometrię przyrządów pomiarowych. One miały tym wszystkim człowiekowi dać poczucie bezpieczeństwa w miejscu pomiaru. Tu Państwo macie kokpit samolotu z lat 60. wojskowego samolotu. Zobaczcie, jakie bogactwo tak zwanych zegarów z przyrządów pomiarowych, które w większości były produkowane na terenie Polski. Dzisiaj nie produkujemy nic z tego obszaru. Tam macie Państwo dalej tablicę pokazującą kutę. Eurokutę, która wytwarza miedź. Polska jest potęgą w dziedzinie wydobywania miedzi. Ale oprzyrządowanie w liniach technologicznych hutniczych pochodzi ze świata, z zachodu. My prawie nic nie wytwarzamy. Wydobywamy tylko ewentualnie składniki pochodzące z rud. Jak ta wystawa ma oddziaływać na dzieci i młodzież, które tu będą przychodzić? Mianowicie ma pokazywać, że technika rozwija się jakby warstwowo we wszystkich dziedzinach. W medycynie, w kosmosie, wszędzie warstwowo. Pomysły nawarstwiają się na siebie. Nic nie powstaje nagle, chociaż
Były takie momenty w historii techniki, że nagle, skokowo przemysł ruszył w pewnych kierunkach. Dużo dynamiki. Na przykład, kiedy się pojawiły się tranzystory diodowe oparte na tańszeniu. To był wielki skok. Dzisiaj skok. Dosyć spokojnie jest zrobił. Parę dni temu od razu słyszeli, czy oglądali telewizję, pokazali system badania tak zwanych fal grawitacyjnych i powstawania dziur kosmicznych. Pojawia się nowy typ metrologii, która ma mierzyć z pozycji Ziemi zjawiska, które gdzieś tam się odbywały, nie wiem, tam milion lat temu, w odległości milionów czy tam dziesiątek milionów kilometrów. To też jest metrologia. I nasza telewizja często, czy w ogóle środki przekazu będące niestety w obcych łapach, przeważnie w obcych łapach, nie pokazują naszych zdolności twórczych, udziału naszych chłopaków w różnych grupach badawczych na świecie, pokazują tylko nieszczęście. Dalej, nasze środki przekazu pokazują tylko hałaśliwe imprezy na rynku Kościuszki, jakieś obsceniczne wystawy, łomot wszelaki. Natomiast pierwsza wystawa taka publiczna, która pokazuje osiągnięcia inżynierów przed dziesiątków lat, tu się odbywa. Bo uważamy, że zepchnięto nas do takiej masy, która ma tylko kupować i spożywać, a nie tworzyć. A jeżeli chcemy coś znać w świecie, żeby nasze dzieci nie wyjeżdżały na zachód, nie uciekały nam, musimy tworzyć wielką technikę, w tym technikę pomiarową. Tu jest paru przedsiębiorców na sali, którzy zęby zjedli na technice i wiedzą, jak to w tej chwili wygląda. Ja się pochwalę, że te roboty, które kolega pokazywał, są mi znane nie z obrazków, nie z modelików. Mój zespół uczestniczy w budowie, budowie inteligentnych linii technologicznych zrobotyzowanych w Suwałkach. Jedna linia już dawniej powstała, teraz powstaje druga. Z wielkim mozolem. I największy problem, jaki mamy, nie mamy młodych twórców. Białystok nie ma młodych twórców. Starzy się zestarzeli, średni wyjechali, młodych nie mamy. I tu naszym zadaniem będzie tych twórców jakby wygenerować. Z odpowiednim charakterem, z wiarą, z silnym poczuciem swojej wielkości, by można było konkurować ze światem. Także Państwo łaskawie obejrzyjcie sobie tą historię techniki. Panie profesorze, damy radę? Bo tam napisane jest, damy radę. Panowie, usłyszeliśmy pasjonatów. W osobie pana profesora Kaczyńskiego, w osobie pana doktora Jerzego Kołłątaja, a dwóch spośród sześciu, a to dzisiaj nawet ośmiu twórców tego projektu, pilotażu Eureka, Laboratorium Nowego Mistrza i Odkrywcy. Ja tyle wielkie czoła przed Państwem, wszystkich Państwa, każdego z osobna, dziękując za tę symboliczną cygiełkę, która była dokładana na przestrzeni czasu, bo tak naprawdę projekt się rodził w roku 2014. Jeszcze raz wspomnę osobę pana prezesa, pana Czesława Karwowskiego, szefa firmy BIT, pana Bogusława Łąckiego, APS, a oczywiście również szefa SEP. W związku z tym, szanowni państwo, wielu jeszcze wielu innych osób, które swoim projektem, zaangażowaniem, panią dyrektor Naczelna Organizacja Techniczna Oddziału Białymstoku, no i wszystkich państwa, którzy się tu swoją myśl, swój pomysł, troskę o przyszłość młodych pokoleń w rozumieniu szerszym, bo to jest potem bogactwo dla każdej rodziny, ale przecież również odpowiedź na potrzeby pracodawców, którzy potrzebują młodych, rzutkich, aktywnych, ciekawych świata. Więc idea, szanowni państwo, została zaprezentowana. Pan prezydent przeciął wstęgę w postaci listy, a zatem, szanowni państwo, przed nami czas na funkcjonowanie. Padła tu informacja o tym, że
rekrutacja się odbyła dla nauczycieli pasjonatów, którzy będą prowadzili zajęcia. Spośród 45 jest chyba 30 w tej chwili funkcjonujących. Natomiast, szanowni Państwo, dobiega końca ten czas na przygotowanie młodych. Zostało zaplanowane na 2 grudnia spotkanie z stypendystami, stypendium prezydenta za innowacyjną myśl techniczną, tak żeby oni mieli okazję zobaczyć, co tu można zrobić i o co poszerzyć swoją wiedzę. A rekrutacja do realizacji zajęć na następny rok, bo przecież niedługo będzie sesja Rady Miasta, będzie uchwała budżetowa, której gorąco liczymy na to, że kontynuacja musi być. W związku z tym też, szanowni Państwo, będziemy się troszczyli o środki, bo ciekawości na pewno młodych ludzi nie zabraknie. Zatem dziękując pięknie za odpowiedź na zaproszenie. Zapraszamy, szanowni Państwo, do tego, żeby zobaczyć, co jest proponowane w ramach laboratorium. Docierają karteczki z informacją o tym, gdzie, jakie studio. Pomyśleliśmy o tym, żeby usprawnić, bo przecież nie musi to być ani zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ani tak jak wektor wiruje, rysując sinusoidę. W związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie. Ja chciałbym zabrać głos pan Kazimierz Ludzicki. Jedno zdanie, pani dyrektor. Tak, to mój profesor. Otóż też. Na oczach Państwa dzieje się historia, jak widać, bo to ośrodek, który myślę, że będzie w przyszłości promieniowa w pierwszej ręce. Natomiast chciałem podziękować Pani Dyrektor za to, że uwierzyła w ten zespół, dobrała sobie ludzi z oboma prawymi rękami. Nam to wszystko wychodzi i liczymy na to, że Pani Dyrektor w przyszłości będzie również nas wspierać. Dziękuję bardzo. Jeszcze uzupełnienie mam. Otóż, proszę Państwa, gdyby nie personel tej szkoły, pan dyrektor Korobczak, jego pracownice, a nawet te pracownice, które nam tutaj, przepraszam, dbały o estetykę, to na pewno tych wnętrz, tego bogactwa, proszę Państwa, i tej życzliwości tutaj nie mieli. Także wszystkim pracownikom tej szkoły dziękuję bardzo. Dziękuję, że sami pani dyrektor kontynuator projektu w ramach CIT-u. Panie profesorze, z tym tematem zapoznaliśmy się na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta. Państwo przyjechaliście do nas, przedstawiliście projekt, pomysł. My to przyjęliśmy z wielkim aplauzem, zadowoleniem. Ale chciałem nawiązać do obecnej sytuacji, jaka jest w kraju i w naszym województwie i w naszym mieście. Otóż to ściśle koresponduje z tym, co zapowiada, aby się dało zrealizować. Mam nadzieję, że to się da zrealizować. Wicepremier Morawiecki, gospodarka inflacyjna. I to, co pan profesor już kupił, to z tym ściśle koresponduje. Mam taką nadzieję, mam przekonanie, że mamy wielu młodych twórców, wspaniałych Polaków w swoich rodzinach i tutaj, którzy się szczycą, że są Polakami, mają osiągnięcia. Mam takie przekonanie, że te projekty i te pomysły będą zrealizowane. Bardzo ważna sprawa, jestem gorącym orędownikiem, bo moje dzieci też pracują w tych działaniach takich innowacyjnych na Politechnice. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy... To nie jest łatwe zadanie, to jest wielki trud, ale warto podjąć. Dziękuję. Zatem spotkajmy się z twórcami. Poszczególnych studiach, gorąco zapraszam, a ja serdecznie dziękuję za to piękne popołudnie. Dziękuję za to.